tym filmie kilka ciekawych transferów już teraz przeprowadzonych przez kluby ekstraklasy. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Ekstraklasa niestety najczęściej słusznie, przeważnie jest obiektem drwin i wywołuje tylko odczucie politowania. Mimo wszystko potrafi także dostarczyć emocji, zaskakiwać i jakaby nie była, posiada i posiadać będzie grono oddanych fantastycznych kibiców, zarówno na stadionach, jak i przed telewizorami. Jakbyśmy na nią nie narzekali, większość pasjonatów futbolu mimo wszystko życzy jej dobrze. Wszyscy chcemy i czekamy na regularne, dobre występy w europejskich pucharach, a to nie jest możliwe bez ciągłego i szybkiego podnoszenia się poziomu ligi. Na to wpływ mogą mieć chociażby transfery, których za przykładem Europy nie brakuje. Wielokrotnie prosiliście o taki materiał pod innymi filmami, mam zatem nadzieję, że choć częściowo zaspokoi on wasze zainteresowanie tematem i okaże się wartościowy. W trakcie przygotowywania scenariusza okazało się, że faktycznie już na tym etapie jest o czym opowiadać, dlatego postanowiłem podzielić go na części i przedstawić aktualnie najciekawsze ruchy transferowe każdego z klubów. Całość postaram się skompletować do końca tygodnia. Kolejność zespołów jest zupełnie przypadkowa. Zanim o najciekawszych na ten moment moim zdaniem zmianach personalnych, warto przypomnieć o nowym sponsorze tytularnym ligi. Od nowego sezonu rolę tę przejmie jeden z większych polskich banków i rozgrywki odbywać będą się pod szyldem PKO Ekstraklasy. Śląsk Wrocław. Szukając wzmocnień, Śląsk wygrał walkę o młodzieżowego reprezentanta Polski do lat 21. Można było oglądać jego występ z ławki przeciwko Hiszpanii, Przemysława Płachetę. Ofensywny gracz wybrał ofertę wrocławian, choć interesowały się nim także Legia czy Jagiellonia. Chwalony jest przede wszystkim za motorykę, doskonałe przyspieszenie na pierwszych metrach, w czym już teraz dorównuje najlepszym obecnie na naszych boiskach. Skrzydłowy nie ukrywa, że jego celem jest odniesienie sukcesu za granicą, gdzie już miał okazję występować. Wartościowym nabytkiem okazać może się sprawdzony w licznych ekstraklasowych bojach, mający w dorobku tytuł najlepszego bramkarza rozgrywek, pozyskany z Lecha, Matusz Putnocki. Dino Stiglec to chorwacki lewy defensor, który ostatnie sezony spędził w słoweńskiej Olimpii Lublana, gdzie grał sporo, popisując się przede wszystkim asystami i wygrał Mistrzostwo Kraju i dwukrotnie Puchar. Obrońca wyceniany jest przez Transfermarkt na 650 tysięcy euro. Jakiś czas temu był bliski przenosin do Batę Borysow, a zatem poważnej ekipy. Na drodze stanęły jednak, jak opowiada, niepoważne badania lekarskie, podczas których wmawiano mu wirusowe zapalenie wątroby. Wśród odchodzących uwagę zwracają ofensywni Marcin Robak, a zatem jeden z najlepszych strzelców w historii rozgrywek, który postanowił w drugiej lidze pomóc w odbudowie zasłużonej historycznie marki, jaką jest Widzew, a także Arkadiusz Piech. Sporo dzieje się w Legii, która zarobiła ponad 5 milionów euro na Sebastianie Szymańskim. Duże nadzieje wiąże się bez wątpienia z osobą Arvidasa Novikovasa. Skrzydłowy, który ostatnio występował w Jagiellonii, ma spore ambicje i udowodnił już, że wyróżnia się na tle naszej ligi. Litwin poza doświadczeniem ekstraklasowym pochwalić może się występami w Niemczech w zespołach jak Bochum czy Aue. W poprzednim sezonie zdobył dla Białostoczan 9 bramek i 6 razy asystował. Ciekawym wzmocnieniem okazać może się Igor Lewczuk. Niezwykle doświadczony defensor powraca na Łazienkowską po 3 latach spędzonych w Gironde Bordeaux. Za około 800 tysięcy euro, a zatem całkiem sporą kwotę, ostatecznie wykupiony z Metz został Cafu. Pomocnik był wiodącą postacią zespołu na początku sezonu, jednak z biegiem czasu spuścił z tonu. Pojawiały się także problemy, jak chociażby zawieszenie za próbę oplucia rywala. Pojawiają się głosy, że w tym przypadku Legia może spróbować sprzedać zawodnika dalej i zarobić. Z zespołem pożegnało się kilku zawodników związanych z klubem od wielu lat, jak Michał Kucharczyk, Arkadiusz Malarz, Kasper Hamalainen czy Chlouszek. Krakowia. Krakowianie, którzy będą już niedługo walczyć w europejskich pucharach, na ten moment wzmocnili się przede wszystkim za sprawą Pelle van Amersfoorta. Jego dotychczasowa kariera związana była głównie z holenderskim Heerenveen. Ogólnie w Eredivisie ofensywny pomocnik ma już w dorobku blisko 100 występów. Warto zwrócić uwagę także na 38 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Holandii. W sezonie 18-19 w 28 występach udało mu się zdobyć 4 bramki. Dawid Jabłoński, środkowy obrońca, pozyskany z Lewskiego Sofia, rok temu bacznie obserwowany był przez Lecha Poznań. Ma on w dorobku tytuł najlepszego obrońcy w lidze bułgarskiej i imponuje skutecznością. W sezonie 17-18 zdobył 9 bramek, ale także udział w poważnej aferze korupcyjnej z czasu występów w Czechach, gdy uznano go za jednego z głównych winowajców procederu ustawiania spotkań drużyn młodzieżowych dla, jak zostało to określone, chińskiej mafii bukmacherskiej. Ciekawym piłkarzem okazać może się Rafa Lopez. Portugalski 28-letni napastnik ma w dorobku 165 spotkań w portugalskiej ekstraklasie, chociażby w Boawiszcie Porto, a zatem wcale nie ligowym chłopcu do bicia. Wisła Płock. Po dwuletniej przygodzie w azerskim Karabaku Akdam do ekstraklasy powraca związany do tej pory z Widzewem i Legią Jakub Rzeźniczak.
Defensor przywiózł do kraju dwa mistrzostwa Azerbejdżanu, a także doświadczenie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Jak sam wspomina, wcale nie wykluczony był powrót właśnie do Legii. Piotr Tomasik. Wielka przebudowa w Lechu dotyka jak na razie w znacznej mierze formacji obrony. Jednym z zawodników, którzy pożegnali się z kolejorzem, jest Piotr Tomasik, o którym za czasów gry w Jagiellonii wypowiadano się bardzo ciepło i uznawano za jednego z lepszych bocznych defensorów w lidze. W Lechu piłkarz grał mało, nie miał liczb. W Płocku wierzą pewnie jednak, że pokaże znów formę, jaką prezentował w Białymstoku. Nafciarze pozyskali także doświadczonego defensora Pogoni, Jarosława Fojuta. Piłkarz poza ekstraklasą grał na początku kariery na zapleczu Premier League, a także w Norwegii i Szkocji. Wśród odchodzących z ekipy w oczy rzuca się Semic Stilic. Bośniak, mający w dorobku wiele świetnych spotkań w barwach Wisły Kraków czy też Lecha, nie otrzymał propozycji nowej umowy po bardzo kiepskim sezonie, kiedy przez większość czasu nie łapał się nawet do meczowej osiemnastki. Raków Częstochowa. W ekipie Beniaminka także spory ruch. Przygotowując się do startu w elicie, sprowadzono chociażby Emira Azemowicza. Zawodnik nie ma do tej pory spektakularnych sukcesów na koncie, ale na samym początku kariery został wypatrzony przez Benfica Lizbona, w której rezerwach występował z przerwami przez 2 lata. Kto jak kto, ale Portugalczycy znają się na talentach i na pewno defensor ma w sobie jakiś jego pierwiastek. Brian Novier to francuski skrzydłowy lub ofensywny pomocnik, wychowanek Metz, gdzie jednak nie zadebiutował nawet w pierwszym zespole. Od dłuższego czasu występuje w lidze rumuńskiej, w jednym z bardziej znanych zespołów, rewelacji Ligi Mistrzów sprzed kilku sezonów Cluj, z którego jednak bywał wypożyczony w ostatnim czasie. Pośród odchodzących uwagę zwraca osoba Mateusza Zachary. Dwukrotny reprezentant Polski miał, jak pamiętamy, kilka sezonów temu bardzo udany okres, kiedy strzelał jak na zawołanie w barwach Górnika Zabrze. Ma w dorobku nawet występy w Chinach, Portugalii, a od nowego sezonu karierę kontynuować będzie na Słowacji. Co sądzicie o takim formacie materiału? Który zespół z tego epizodu dokonał na ten moment najlepszych ruchów na rynku transferowym? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.